Szanowni Państwo, zapraszamy na konferencję prasową Konfederacji Korony Polskiej w sprawie Janusza Walusia. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że około godziny 16 w RPA w więzieniu w Pretorii Janusz Waluś został pchnięty nożem. Potwierdziły to służby więziennictwa południowoafrykańskie. Przypomnijmy, że Janusz Waluś przed kilkoma dniami został wyrokiem sądu zwolniony z kary odsiadywania więzienia. Ten wyrok miał być potwierdzony jeszcze z Ministerstwa Sprawiedliwości i w czasie 10 dni miała się sprawa rozstrzygnąć. W tym czasie, to znaczy wczoraj, Janusz Waluś został zaatakowany nożem. Dla nas jest to oczywiście, nie tylko dla nas, taki czyn nosi ewidentne znamiona zamachu zleconego. Oczywiście dowodów materialnych na to nie mamy na razie. Ze mną jest pan poseł Grzegorz Braun, który niejednokrotnie Janusza Walusia, zamkniętego w więzieniu południowoafrykańskim, bronił już przed laty. Polecamy znakomite artykuły na stronach IPN-u, także niedawno składał interpelację w tej sprawie, bowiem najpilniejszą i najbardziej palącą kwestią jest zaniechanie przez polityków polskich, ale szczególnie tych prawicowych, tych podających się za prawicowych, obrony prawnej naszego rodaka, do jakiej są zobowiązani. I ta krew na razie zranionego, tylko miejmy nadzieję, człowieka, nie daj Boże zabitego, już krzyczy, panowie i panie, do was. Was oskarża. To, co się stało, to jest oczywiście zbrodnia dla nas i morderstwo, ale ono ma charakter polityczny. Przynajmniej ja osobiście takie... Mam takie zdanie, nie jest to dla nas nic dziwnego, tyle tylko, że ta strona, która próbuje Janusza Walusia zabić wbrew jakimkolwiek prawom, ograniczeniom cywilizacyjnym, potwierdza, że taka walka polityczna na świecie trwa i władza, niezależnie od tego, czy dobra, czy zła, ten miecz dzierży, jak głosi pismo. My jesteśmy za władzą dobrą, ale najbardziej palącą kwestią na chwilę obecną jest pilna pomoc Januszowi Walusiowi i karygodne zaniedbanie rządu polskiego w tej sprawie. Zapraszam pana posła do wypowiedzi. Szczęść Boże! Pan Janusz Waluś jest obywatelem Polski i jako obywatel Polski ma równe prawa do korzystania z opieki ze strony polskich władz i służb. A polskie władze, służby, nie tylko dyplomatyczne, mają, uwaga, ustawowy obowiązek troski, bezwarunkowej troski, bezwarunkowej, to znaczy niewarunkowanej miejscem pobytu, statusem prawnym czy statusem społecznym, troski i upominania się o bezpieczeństwo polskiego obywatela. Pan Janusz Waluś za czyn popełniony przed 30 niespełna laty został osądzony, został skazany. Przypominam, że w perspektywie była kara śmierci zamieniona na karę dożywotniego więzienia, ale uwaga! Republika Południowej Afryki wprowadziła rozwiązania, Komisję Prawdy i Sprawiedliwości, które to rozwiązania doprowadziły do zwolnienia z więzień wszystkich, którzy trafili tam za rozmaite czyny, delikty, którym przypisano walor walki politycznej. I otóż Janusz Waluś był już od wielu lat jedynym, wobec którego nie zastosowano tych samych reguł gry. Był jedynym, którego amnestia, zwolnienie z więzienia nie objęło. I otóż
abstrahując od wymiaru prawnokarnego czynu Janusza Walusia, abstrahując, szanowni państwo, od niuansów i kontekstów prawnych południowoafrykańskich, na dziś stan rzeczy jest taki. Janusz Waluś, polski obywatel, pozostaje w Republice Południowej Afryki, gdzie najwyraźniej jego zdrowie i życie nie są bezpieczne. I w związku z tym zwracam uwagę na ten aspekt sprawy. Minister spraw zagranicznych Rau, minister sprawiedliwości Ziobro, z którymi korespondowałem jeszcze z poprzednikiem pana ministra Raua w tej sprawie w trybie zapytania poselskiego, jak sądzę, również minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb, odpowiadają dziś za zdrowie, życie obywatela polskiego Janusza Walusia. I powinni przejawić o to troskę i powinni podjąć działania. Janusz Waluś, którego życie i zdrowie są zagrożone w Republice Południowej Afryki, powinien być objęty należytą ochroną ze strony władz i służb, nie tylko dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej. Czekamy na wiadomości z Pretorii, czekamy na wiadomości, czy potwierdzi się informacja o tym, że mimo zwolnienia z więzienia pan Janusz Waluś miałby decyzją tamtejszego ministerstwa nie opuszczać granic Republiki Południowej Afryki. Gdyby tak było, no to sądzę, że należałoby stawiać pod znakiem zapytania intencje ministra za to odpowiedzialnego, skoro nie był on w stanie upilnować Janusza Walusia jeszcze jako więźnia, prawda? W miejscu, w którym w teorii, będąc pod pełnym i nieustannym nadzorem, powinien przynajmniej cieszyć się bezpieczeństwem. I w tej sytuacji właśnie rząd Rzeczypospolitej Polskiej, wymienione przeze mnie instancje ministerialne, osoby ministerialne powinny były już dawno oczywiście wkroczyć i my będziemy sprawdzali to, czy mamy do czynienia z dalszym ciągiem zaniechań, dezinteresman, bierności w tej sprawie, czy też władze Najwyższej Rzeczpospolitej Polskiej, szanując zasadę równości obywateli wobec prawa, działają na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jednemu z polskich obywateli, powtarzam, bez względu na jego biografię, status i miejsce pobytu, to bezpieczeństwo mu się należy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Ciąg dalszy nastąpi.